To jak teraz na przykład to wybijanie i tych dużo strat właśnie się bierze z tych, że po pierwszej piłce Legia od razu chce się przenieść już na połowę ruchu. Ładnie Olszar, grzyb i gol! Skąd się wzięła ta bramka? Pewnie trudno będzie od razu powiedzieć. Na pewno zszokowani są piłkarze Legii, że wtedy, kiedy nic się nie działo, oni gola stracili w tym meczu, ale tak się stało i za chwilkę będziemy to analizować. Gol Wojciecha Grzyba strzelony w 29 minucie. Wzięło się to właśnie z tej prostej straty, od razu wybijania, nie patrząc gdzie są moi partnerzy, tylko tak naprawdę Mezenga tutaj zgrywał, to była próba zgrania, ale tu będzie jeszcze raz Legia ma piłkę. O. Borysiuk nie utrzymał tej piłki, atakował ją potem wślizgiem, ale jej nie wywalczył. Wystarczyło jedno, ale kapitalne zagranie. Spójrz, Olszar. Dobrze, ale co Wawrzyniak robi, nie? No przepuścił przed sobą, ja myślę, że to byłby faul ewidentny, gdyby go złapał. Ale przede wszystkim tu musi być bardziej agresywne wejście. Tutaj Wawrzyniak nie może w pewnym momencie odpuścić przeciwnika. Musi iść w bark, przepychać się o tą pozycję.